Dzień dobry, to Koza z Rysko i dziś zagramy w Ratchet & Clank Rift Apart. Jeszcze jak? Czemu by nie? Ale za to mamy kłopoty! No i tymczasem... Tak, tak, ta przetwa... Ała! Usmażyli mnie! Ła! Tak, tak, nie widzisz, że go jakiś stwór łoi. Jeszcze jak? Mam jeszcze egzektora, jeszcze mam... Tak dobijmy, abyśmy nie pożogerem tak... Wow! Yeah, baby! Poziom drugi! No to lecimy z usterką. Wstydzi się. O, sypo moment! Elo. Jeszcze jak? Tak, tak, ja się tym zajmuję. Za pierwszym razem! Jeszcze jak? Udało ci się.
roboty moją. Działa do planetarnej destrukcji i system monitoringu obejmujący całe miasto. Gdyby tylko ten przeklęty wymiarowacz wciąż działał. A siema! Dobra, no wiecie, no hasło, po co ci hasło? Jeszcze na kartce, Sargasso. Więc ten wymiaromat został skradziony przez doktora Nefariusa, który sprowadził cię właśnie tutaj? Teraz z kolei musisz znaleźć przyjaciela, który też dziwnym trawem jest rombaksem, żeby otworzyć... Chyba naprawdę mam taką środkę. Wiesz, jestem pewna, że ten cały doktor istnieje, ale w tym maczał palce imperator. Pomocy! Oni atakują! Ktoś? Mord? Co jest grane? Dobra, lecimy! Dokąd mnie zabierasz? Miałam zabrać cię do mojej kryjówki. Chcę pomóc przyjaciołom w fabryce żelatowej. Dobra, Mortą połóżmy! Czyli tak, re... A mamy! Nie przeszkadza kwasowa woda w bagnach. Tak, to chyżuki. Można je ujeździć. Trzeba się tylko trochę zbliżyć. Tak, chciałabym coś kupić. Ej, dupa. No dobra. No rzeczywiście można by ujeździć. Tylko kupa mi spierdalają. No, może to jeszcze nie ten etap w sumie. A nie ruszać się, kurwa! Piękna oska. No, duże, przerośnięte osy. Całkiem sprawnie się ich pozbyłaś.
Jeszcze jak? Zobaczyć czy... O, teraz mogę. Myślę, że nie mogę, no. Zdreszczasz roślin, ale jeszcze nie na tym etapie. Widzę, że masz dostępne opcje, a do tego rarytanium. No można by tak zadać. O. Jeszcze jak, pani? Uzupełniliśmy amunicję, to jak trochę pozbieramy, to może jeszcze zaliczymy sobie. Ty, spadaj. O, jeszcze jak, bo właśnie... I ostatni chyżuk wbiega w szczelinę. Mam to w kieszeni. To kieszeń wymiarowa? Może jest to efekt zniszczenia wymiarowa? Jak ty to wszystko... Ej, to Maynard, asystobot Mortów. Pewnie jakoś przelazł przez szczelinę. Zobacz, chyżuk. No, teraz przejdziemy już do chyżuka. Tylko dajcie troszkę fantów se wezmę. O! Jelo, no to pędzimy! Tak, będziemy jeszcze sobie tu troszkę uderzali. Czy wszystko chyba nie będziemy tak. A, R1, aby przyspieszyć! No już szukam. Szukam. Spoko, dam radę. No. Nie zawsze się rozbijam. Ja, dobrze mi idzie. Roboczek to... O tak. A nie tutaj. F moment. No dobra. Za bardzo się rozpędziliśmy. Więc zróbmy to tak, że znowu to przejdziemy. No dobra, tu się rozdzieliliśmy. Bo właśnie wcześniej... Mówiłem prawdę.
No, mamy tu robopieski. Dobra, czy jeszcze nie? Wow, F moment! Spadłam! No dobra, widzę, że tu jest więcej już naszych... Was mamy, dobra. Kiedy się wydało, że ścigają Lombaxa, baliśmy się o ciebie. A potem ty ni stąd, ni zowąd ocaliłaś nas. Czekaj, gdzie są inni? Więc? Część mordów utknęła w tamtym czymś. Nie wiemy, co tu jest, ale stale się powiększa. A nasza nowa sąsiadka wcale nie polepsza sytuacji. A, mamy centypota. Czytam centrykota. No to kupujemy sobie maszynkę do robienia zieleni. Tego zabrakło. Dobra. Gary, siema Gary! Robot bojowy, działał z Lombaxem, został bohaterem, gratulacje! Znasz mojego ojca? No proszę, twojego ojca? Możliwe, że to na ciebie czekałem! Czy zechciałbyś mi pomóc naprawić wymiary? Potrafisz naprawić wymiary? I dlaczego dookoła biegają moje kopie? Twoje ewentualności. Klucz do naprawienia tej anomalii. Na początku podnieś tamtą kulę. To kula unoszenia. Zmniejsza siłę grawitacji działającą na to, z czym się styka. Wygląda na to, że to twoje ewentualności chronią te anomalie przed rozpadem. Jak ty, bo tak interpretujesz nierówność. Ale jak sam widzisz, ewidentnie się pogubiły. Jeśli doprowadzisz ich do metaterminalu, zaczniesz naprawę anomalii. No tak, czyli przechodzimy już do... Kurde, zagadki logiczne. Tak, tak, przechodzimy już do takich bardziej logicznych rzeczy. Większa prędkość pozwoliłaby pokonać te bariery.
też mieszkasz na Sargasso Gary? Mieszkam na Savannie. Pogłębiam wiedzę w archiwach. To największa skarbnica wiedzy o wymiarach, jaką kiedykolwiek widziałem. Znaczy tu są na nie te proste z czasem, wiadomo. Z czasem będą takie trudniejsze. Uwierzcie mi! Wymagające logicznego myślenia. O. Optymizm jest dobry, tylko nie w dużych dawkach. Dobra, już wiem o co. Czy zdołam to wszystko jakoś rozwiązać? Wątpisz w to? Było sporo czasu, odkąd byłem bohaterem. A po wszystkim, co się stało z wymiaromatem... No? Obawy. Kiedy mam w życiu dużo stresu, czyli właściwie codziennie, staram się stosować metodę małych kroków. Skupiam się na tym, co najważniejsze. Dobra, to tutaj bym... A właśnie. My musimy jeszcze pyk. Zrobić, no tak. No, jeszcze jak? Mord! Julia byłby dumny z takiego plana, ty. Siema, Mord! No to na dzisiaj będzie wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.